Cześć, witajcie. Dzisiaj na kanale tutaj właśnie mam dla Was fajną pogadankę i w ogóle to subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, lajkujcie filmik, a w dzisiejszej pogadance gościem jest Madzia, która mieszka tutaj. Ile już mieszkasz? Będzie półtora roku. Półtora roku. No i właśnie dzisiaj sobie tak porozmawiamy o wynajmie mieszkań. Madzia przyjechała na Islandię i wyszła z samolotu. I co było dalej? Pierwsze co? No już miałam nocleg zapewniony, także nie musiałam tak jak inni szukać po różnych forach, tak, grupach i tym podobnych. Mhm. Pierwsze co mi uderzyło, no to czyste powietrze. Aha, no tak, to uderza właśnie nie jednego, to czyste powietrze. Ale tak się zastanawiam, no dobra, pomieszkałaś tam jakiś czas. Bardzo dużo się słyszy o tym, że ludzie narzekają na wynajmujących, na to z kim mieszkają, w jakich warunkach mieszkają, jakie jest twoje doświadczenie odnośnie wynajmu mieszkania, gdzie mieszkałaś w pierwszym lokum, nazwijmy to. Ja miałam o tyle ułatwione po prostu tutaj zadanie, że ja nie musiałam szukać tego mieszkania, tak? Ale mieszkaliśmy w centrum. W centrum Reykjaviku. Tak, w centrum Reykjaviku, dokładnie. To była na tyle dobra po prostu sytuacja, że było to mieszkanie czteropokojowe, więc... Aha, czyli z kilku mieszkaliście. Tak, dokładnie. No. Ale żeby zdobyć takie mieszkanie, to na Islandii musisz mieć referencję od szefa. I najlepiej, żeby szef rozmawiał z osobą, która to mieszkanie wynajmuje. Wtedy jest prościej dużo. No dobrze, ale to wyście już po prostu mieszkali, bo ktoś miał to wynajęte, tak? Czy wyście mieli umowę dla siebie? Znaczy na początku mój partner, przyjechałam do chłopaka, tak? On mieszkał gdzie indziej i wynajmowali tam pokój, a następnie stwierdzili, że... Pójdą razem. Tak, tak. Po prostu jakiś większy... No dobrze, ale później już na przykład, bo się słyszy często o jakichś naciąganiach, o tym, że ludzie płacą kaucję i potem mieszkania na przykład nie ma. Przyjeżdżają na Islandię, płacąc kaucję w Polsce, często Polakowi, bo to tak na ogół wiadomo, bo tu się nie zna jeszcze lokalnych ludzi, którzy tu są, tylko się rodaków zna. Ja słyszałam właśnie bardzo często o tym, że przyjeżdżali no, z tradycyjną tą ręką w nocniku, lądowali, bo na lotnisku się okazywało, że gościu po prostu w ogóle nie odbierał telefonu, pokoju nie było, kaucja była wzięta, czynsz wzięty i co wtedy? No wtedy jest wielkie rozczarowanie, zdziwienie, bo jednak Islandia nie okazuje się taka fajna, jakby się wydawało. No i też słyszałam dużo o wynajmujących razem ludziach, którzy nie sprzątają, niszczą rzeczy, nie płacą czynszów i tak dalej. Więc są jak zawsze dwie strony medalu, bo w tym momencie wynajmujący ma jakieś takie problemy, prawda? No więc pytanie jest takie, jakie jest na przykład twoje doświadczenie odnośnie takich rzeczy? Czy słyszałaś, czy się spotkałaś z tym, czy sama takie miałaś właśnie przejścia? Jak najbardziej ostrzegano przed tym, żeby nie wysyłać pieniędzy najpierw, bo kiedyś Islandia była bardzo bezpiecznym miejscem i ogólnie była tak postrzegana. No właśnie, to jest właśnie, że się człowiek jest naiwny tak, na Islandii, bo myśli, że jednak nikt go tutaj nie oszuka, a się okazuje, że jednak nawet Islandczyk oszuka, także tak, się trochę pozmieniało na przestrzeni lat. No tak, właśnie od znajomych Polaków to bardziej tak znam takie historie, że na przykład osoba się wyprowadzała, a ponieważ znalazła tańsze mieszkanie, wyprowadziła się kilka dni wcześniej, zabrała lampki, wyrwała drzwi z szafy i później ta osoba... A po co jej te drzwi? Tego właśnie nie wiemy. No sam chciała się zamknąć. Jest taka perfidia, tak? No. Niszczą, dewastują. Co prawda masz rację, bo to jest mały kraj, tak? I może nikt jakby, nie wiem, swojej twarzy nie reklamuje, ale no, bardzo dużo znajomych miało problemy, tak? Bo za mały metraż, bo ciemne mieszkania, bo bardzo... Mieszkania, dokładnie, przede wszystkim wilgoć. Dokładnie, wilgoć właśnie. Wilgoć, bo jednak na Islandii wentylacja nie do końca działa tak jak zawsze, bo wentylacją są okna, a Polacy lubią na przykład pozamykać sobie te okna i nagrzać jak w piecu. No nie, jedyna rzecz, jaką nie trzeba się głównie martwić, to ciepło, tak? Bo to wszędzie ciepło, jest ciepło. Tak. Tak, tak. Wiesz, są kaloryfery geotermalne, ogrzewanie geotermalne, wszędzie gorąca woda, wszędzie jest. Jednak my Polacy jednak lubimy mieć pozamykane okna zimą i nie wentylujemy, więc się tworzy bardzo szybko grzyb, pleśń i to też nie jest fajne. Ja mam swoje takie doświadczenie z 2007-2008 roku, kiedy to ja wynajmowałam w mieszkaniu też pokoje, to po prostu na przykład potrafili wymienić żarówki na setki wszędzie i palić to 24 godziny na dobę, tylko żeby mi zrobić na złość, bo prąd będzie bardzo drogi. Niestety prąd jest dość tani na Islandii, więc mnie to za bardzo nie ubodło,
ale po prostu chlew, który panował w mieszkaniu, podpaski zużyte w toalecie, papier toaletowy, który ja wtedy kupowałam, no na metry po prostu, był ciągnięty, bo widziałam, jak zamiast urwać powiedzmy pół metra papieru, to ktoś na całą długość ręki po prostu sobie ciągnął, bo było za darmo, więc można używać. My Polacy mamy taką cechę jeszcze wyciągniętą z czasów komunistycznych, kiedy w komunie, że jak coś należało do państwa, to się załatwi, to się nie można przyjmować, to trzeba wziąć, bo się należy. I ja zauważyłam właśnie przez cały mój pobyt na Islandii, jak już później w 2006-2008 roku Polacy zaczęli tu przyjeżdżać, bez obrazy dla Polonii, ale tak było, część taka ludzi, im się wydawało, że im się należy. Zresztą ja kiedyś usłyszałam, słuchaj, no ale mi się należy, bo ty jesteś tu długo, ty już masz, to podziel się. Ja mówię, to sobie idź do pracy i sobie kup, prawda? Więc ci ludzie uważają, że im się należy, więc ja myślę, że to jest też spowodowane, że im się należy. Oni też bardzo niszczą i bardzo destrukcyjnie szanują, znaczy mają destrukcyjne poczucie do własności czyjejś, bo tak naprawdę po prostu im się należy, więc im się należy, że ktoś przyjdzie, posprząta za nich, łóżko może ukradną, albo te drzwi wyłamią, albo coś zepsują. Im się należało, on tu zapłacił czynsz i on już tutaj się, prawda, wymiga z tego. No i to jest chyba taki jeden z głównych problemów, że my sami Polacy w tej chwili zrobiliśmy tak, że sami między sobą nie chcemy w tej chwili wynajmować. No to jest prawda, bo dużo osób też robi, organizuje imprezy, prawda, o rzędnych planach. No tak, tak. To też jest problem. Jest nagminny problem imprezy, bo ja widzę właśnie na moich grupach na Facebooku, na grupie wynajem mieszkań na Islandii, ja widzę, że ludzie od razu zastrzegają, że nie palący, nie pijący, żeby nie na przykład imprezować, albo że ktoś szuka i właśnie pisze od razu, że nie imprezuje, tylko ciężko pracuje na przykład. Także to ja widzę też. Jak to się w ogóle zmieniło na przestrzeni lat? Kiedyś to było bardzo dużo mężczyzn z budowy, wąsów tak zwanych, i oni po prostu stanowili ten główny, jak to się nazywa, no po prostu oni byli tymi głównymi wynajmującymi, którzy po prostu gdzieś tam na budowie pracowali przez 12-16 godzin na dobę. Jak to wygląda dziś? Kto wynajmuje te właśnie pokoje? Dzisiaj jak to się zmieniło? Dzisiaj chyba więcej młodszych osób, które przyjeżdżają tu na wakacje, prawda, na jakieś spróbować po prostu rozwiedzić no, ten tak kraj. Jest, tak właśnie. Mi się wydaje. Dużo młodych, bo ja widzę też właśnie na stronie Praca na Islandii na Facebooku właśnie, którą też mam, to tam właśnie tak przedział wiekowy jest powiedzmy 21, 25, 6, no tak do 30. Jest dużo młodych ludzi, którzy właśnie pytanie jest, po co oni tu przyjeżdżają? Czy żeby się dorobić, zarobić, mieszkać? Wiesz co, w moim przypadku tak, dorobić się, ale widzę, że jednak część to jest chęć przygody, tak? Bo... Ale jednak ci ludzie zostają później. Tak, tak. I jednak oni mieszkają i dalej siedzą gdzieś na tych pokojach i dalej narzekają, nie robiąc z tym nic, żeby było fajnie. Robią się jak zwykle jakieś takie klany, grupy i ci ludzie gdzieś tam powiedzmy wspierają się, znajomi i tak dalej, a potem się wcisnąć gdzieś jest ciężko. I tak szczerze to, żeby dobrą lokalizację sobie, mieszkanie jakieś tam jest, to trzeba po znajomych szukać. Jak mi się bardziej, wydaje. Też mi się tak wydaje. Że jednak po znajomych, że już tak też. Się stało, że po prostu ciężko jest, że tak powiem, z buta, z marszu gdzieś zadzwonić i trafić na dobrego wynajmującego albo na dobrego tego, kto wynajmuje, nie? Także no to jest bardzo ciekawe. Bo to tylko głównie z polecenia, tak? Tak jak mówię, najlepsze mieszkanie to jednak było rekomendacje szefa. Wtedy no ja pamiętam, kiedyś był czas, że jednak szef dzwonił dla pracownika do innego Islandczyka, żeby ten mu wynajął, bo ten jednak go musiał w jakiś sposób zabezpieczyć, że będzie wypłata, że on będzie płacił, że on nie poniszczy ani nic. No jednak później się trochę inaczej działo. W pewnych momentach nawet i takie meliny się gdzieś tam tworzyły, ale żeby tak po wszystkim nie jechać, to jednak zaznaczmy, że jest też duży procent, bardzo duży procent ludzi, którzy chcą mieszkać na Islandii i się zachowują normalnie. Jak najbardziej. Potrafią wynajmować, dbają o to, są szanowani i wynajmujący jest raczej zadowolony z takich osób. I te osoby uzyskują przedłużenie na przykład kontraktu. Tak, normalnie. Są też możliwości, jak firmy wynajmujące, które po prostu biorą kaucję i jeżeli coś jest nie tak, to nie dostanie się tej kaucji, więc to jest też takie zabezpieczenie bardzo mocne, bo jeżeli ktoś zapłaci na przykład 600 tysięcy koron kaucji i ma możliwość nie otrzymania je za dewastację, tak jak ja na przykład za każdą dziurę w ścianie miałam zapłacić 3000 koron, a musiałam karnisz zamontować i po prostu nie byłam w stanie wyjąć później tych śrub z
płyt gipsowych, bo to były specjalne śruby, no to po prostu musiałam, miałam taką wizję zapłacenia prawie 20 tysięcy koron za same dziury. No ale mi się udało to obejść, bo komuś poleciłam to mieszkanie, ktoś je dostał, po prostu ta osoba zobowiązała się do zakrycia tych dziur, także tu mi się tak rozwiązało. No dobrze, ale jakie masz plany na przykład? Chciałabyś w przyszłości kupić mieszkanie na Islandii? Tak, chcę tu zostać. Dosyć dobrze mi się żyje, aczkolwiek tak jak mówisz, no też na przykład w tych mieszkaniach był problem, żeby na przykład dorobić klucze. Trzy razy próbowaliśmy dorobić klucze i cały czas były złe, prawda? W Polsce to jest niespotykane. No to też niespotykane. Tak, a na Islandii, wiesz, byliśmy w trzech miejscach ponad i w każdym powiedzieli, że w jednym powiedzieli, że nie mogą dorobić no tych kluczy. Wiesz dlaczego? Bo każdy klucz... Tak? Nie, nie. Każdy klucz na Islandii, zwykły klucz, może być zwykły i niezwykły. Niezwykły to znaczy ma numer. Cyfrę ma wbitą na kluczu. I warto tutaj o tym powiedzieć, bo nie każdy to wie. Jeżeli klucz, który dostaniemy od wynajmującego, ma numer, cyferki, dwie, trzy, zależy, no to po prostu nie dorobimy tego klucza, bo musi z tym iść właściciel do miejsca, w którym on ma to zgłoszone. To jest zabezpieczenie przed dorobieniem klucza. Jeżeli jest zwykły klucz, nie ma z tym absolutnie problemu. Idziemy i dorabiają klucze. Inną opcją jest wymiana wkładki i po prostu wsadzenie swojego klucza. To też nie ma z tym problemu na ogół, ale mówię, jeżeli mamy właśnie z numerem, nie dorobisz tego, trzeba do właściciela się zgłosić. Tak, ogólnie no to mieszkanie też się dostaje tak bez mebli, tak gołe tak zwane. A to zależy. Samemu, tak? To ja zależy. Są ogłoszenia, że z meblami one są droższe na ogół, są na ogół na krótki termin, na parę miesięcy, bo w lato na przykład wynajmują je turystom. Także do końca to nie jest. Tak zwane, prawda? Tak. No teraz można już dużo rzeczy dostać za darmo, dużo rzeczy można bardzo tanio kupić, także urządzić się w porównaniu do Polski uważam jest dużo łatwiej na Islandii. Oczywiście, też się zgodzę. Tak, jest dużo łatwiej stanąć na nogi i jeżeli kupimy używaną pralkę, nie potrzebujemy suszarki, bo to już byłby kaprys. Mamy dwa garnki, dwa talerze, dwa widelce, bo niestety każdy z nas tak przyjechał, że niestety nie przyjechał tutaj jakoś do wyposażonego mieszkania, żeby wszystko od razu posiadać. To trwa jakiś czas, ale ja myślę, że jeżeli ktoś chce mieszkać na stałe na Islandii, to jest półtora roku, dwa lata i ma się wszystko. Tak, jak najbardziej. No jeszcze dwie osoby jak pracują. Oczywiście, to nie ma problemu z utrzymaniem. Jest się w stanie zaoszczędzić i w miarę dobrze żyć, myślę. No. No i tak sobie myślę, o czym byśmy mogły jeszcze tutaj powiedzieć ciekawym. Co znaczy ciekawe? No są kontrakty czasowe, tak? To się nie różni. No tak, kontrakty są czasowe. Części, myślę, warto o tym pamiętać, żeby jednak z dwa miesiące wcześniej, tak, dać, chcemy, znać, przedłużyć, żeby się zgłosić, bo kontrakt wygaśnie i wtedy będzie zdziwienie, że trzeba wyjść. Tak, tutaj oni są raczej właśnie, co cechuje Islandczyków moim zdaniem, że oni nie wydają instrukcji za dużo. No nie, bo więc masz kontrakt i wszystko jest napisane w kontrakcie, a to już nie jest ich problem, że kontrakt jest po islandzku, a ty nie możesz sobie kontraktu przeczytać. Także kontrakt występuje w języku polskim. Właśnie na tej grupie mojej na Facebooku z wynajmem mieszkań jest wersja kontraktu w języku polskim. Tam jest podlinkowane. Mam nadzieję, że to jeszcze działa ten link, bo to się czasami zmieniało. Ale no warto przykładają się dużą, na przykład przykładają dużą wagę do tego, żeby segregować śmieci, prawda, żeby była cisza po 22. No tak, cisza powinna być. No tutaj jest cisza od północy do 6 rano, w niektórych miejscach 23, 7 rano zależy, ale cisza oznacza to, żeby po prostu nasze hałasy z mieszkania nie wychodziły poza nasze mieszkanie, więc takie właśnie typu imprezy, jak słyszałam na Breitholdzie, na koło polskiego sklepu właśnie tam w tej dzielnicy na Fetlu, to tam było czasami bardzo głośno, więc to nie jest fajne mieć takich sąsiadów. I to jest, że tak powiem, problem, bo raz, drugi, trzeci się dzwoni na policję, no później jest eksmisja oczywiście. Warto zaznaczyć, że nawet jak ma się kupione mieszkanie swoje na Islandii, można być również z niego eksmitowanym, pójdzie na licytację i tyle będzie po prostu. Trzy razy wystarczy, że wspólnota lokatorów zgłosi problem do sądu i po prostu eksmitują cię z własnego mieszkania. Także to jest też ciekawostka, że w tym wynajmowanym wcale można długo też nie posiedzieć. No dobrze, no to w takim razie kończymy i myślę, że tak trochę nakierowałyśmy, opowiedziałyśmy w ogóle coś i w sumie jeszcze mamy jeden temat, na który by można było powiedzieć. Zwierzęta, bo myśmy o tym zapomniały. Tak, że zwierzęta, oni raczej nie życzą sobie, żeby mieć to zwierzęta. 95% mieszkań na Islandii nie można mieć zwierząt. Jest to po pierwsze w firmach wynajmujących
od razu w kontrakcie, że nie wolno, a w tych mieszkaniach, w których na przykład kupujemy albo ewentualność jest posiadania takiego zwierza, czyli mamy tutaj na myśli psy, koty. No egzotycznych nie można sprowadzać w ogóle, prawda? Nie, nie można sprowadzać, właśnie. Ale ważna informacja jest taka, że wspólnota musi wyrazić zgodę na to i 2/3 wspólnoty musi powiedzieć tak, 1/3 ma prawo powiedzieć nie, to wtedy przeforsujemy zwierza. Ale nie może być to właśnie tak, że już w kontrakcie mamy zaznaczone, że nie, bo właściciel, jeżeli sobie nie życzy, to niestety. Warto jeszcze zaznaczyć to, że w mieszkaniach z wejściem z galerii, typu nie z klatki, tylko z galerii, z zewnątrz, nie trzeba się pytać o zgodę. Ale ja słyszałam właśnie, że trzeba się też pytać o zgodę. Także tutaj by trzeba było sobie to sprawdzić, bo wiem, że kiedyś z galerii można było mieć, nie pytając się, dlatego że masz swoje wejście, swoje drzwi, i te zwierz nie przeszkadza. Dlaczego to jest spowodowane? Dlatego, że w latach 60. farmerzy przywozili tutaj właśnie psy do Reykjaviku, jak się przeprowadzali. Psy nie potrafiły mieszkać w blokach, bo jednak to były psy, które cały dzień po dworzu biegały. No i niestety były hałasy, szczekania, siki, kupy i wszystko było i wprowadzili taki, a nie inny przepis. No i też warto jeszcze zaznaczyć anteny satelitarne. Też nie zawsze wszędzie można tą antenę talerz zamontować, ponieważ oni dbają o elewację i po prostu, żeby nie niszczyć elewacji, to też trzeba dobrze sprawdzić temat, bo nawet czasami na dachu nie pozwolą zamontować. I zresztą wiatr może wyrwać te talerze, także to jest dosyć ryzykowne czasami. Coś jeszcze? No ja myślę, że na dzisiaj nie dodam nic więcej. Nie dodasz nic więcej. No dobrze. No to ja dodam, lajkujcie filmik, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby Wam się wyświetlało na bieżąco i to na tyle. Tutaj piszcie komentarze, co myślicie właśnie, jakie jest Wasze doświadczenie i jak macie ochotę, to możemy się spotkać i też coś tutaj z Wami nagrać. Trzymajcie się, pozdrawiamy Was, na razie, cześć. Cześć.